Eureka. Audycja popularno-naukowa. Dobry wieczór, Katarzyna Jankowska. Symboliczny początek II wojny światowej to Gdańsk, Westerplatte, rankiem 1 września 1939 roku. Drugą placówką, która w tym czasie walczyła w wolnym mieście Gdańsk, była Poczta Polska przy Hewelius-Plac. Powiemy dziś o przebiegu i skutkach działań podjętych przez pocztowców w 1939 roku. A gościem Eureki w Studiu Radia Gdańsk jest pan dr Jan Daniluk, historyk z Muzeum Sopotu. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, pani, dobry wieczór państwu. Ciągle jeszcze uzupełniamy wiedzę na temat tamtych wydarzeń historycznych, prostujemy błędy, między innymi ten o obronie poczty Gdańskiej, jak zwykło się potocznie mówić. Zgadza się, to jest jeden z niestety dość częstych błędów robionych, popełnionych nawet niestety przez historyków i innych badaczy, cóż, obrońcy poczty Gdańskiej zapewne byli, ale to, to w tym kontekście raczej w 1945 roku i przed Armią Czerwoną. Zapominamy troszeczkę, że no, to były dwie różne poczty, to znaczy w okresie międzywojennym w Gdańsku funkcjonowało zarówno. Poczta Gdańska, jak i y, autonomiczna, zupełnie osobna y, polska poczta, dokładnie trzy polskie urzędy pocztowo-telegraficzne, całkowicie autonomiczne, i to polski urząd, Poczta Polska w Gdańsku, broniła się 1 września, oczywiście. 1939 roku. Wszystkie mundurowe służby polskie, pocztowcy, kolejarze budziły wielką niechęć Niemców w wolnym mieście Gdańskie czy przed wybuchem wojny, choć na no, sam budynek poczty był obiektem eksterytorialnym. Ale były ciągłe napięcia, były ciągłe konflikty. Tak, to wynikało jakby w sumie tak naprawdę z samej konstrukcji tego quasi państwa, tego kompromisowego rozwiązania. Jakim było wolne miasto? Wolne miasto zamiast e, uspokoić te stosunki między Berlinem a Warszawą, a przecież taki był jakby, e, taka koncepcja w ogóle była przyświecała twórcom tego, tego, tego dziwnego tworu, to tylko tak naprawdę zaogniała i była źródłem e, permanentnych napięć między Polską a Niemcami. E, I tak jak pani wspomniała, e, szereg uprzywilejów praw, e, które Polsce przysługiwały na terenie wolnego miasta Gdańska, między innymi e, e, Całkowita kontrola nad kolejami, yy, posiadanie własnej służby mundurowej, właśnie kolejowej, celniczej, jak i celnej, przepraszam, jak i, jak i właśnie pocztowej, no, powodowało, że to właśnie głównie na tych, y, tych ludziach, tych pracownikach, tych instytucji, ponieważ oni byli bardzo łatwo rozpoznawali, nosili z dumą zresztą te, te polskie mundury w Wolnym Mieście Gdańsku, skupiała się wybuchająca z różną intensywnością, przewierająca różne kształty, jakby efekty, ta co najmniej niechęć, czy w latach 30 już przede wszystkim agresja wobec, wobec miejscowych Polaków. No tak, były spory o polskie skrzynki pocztowe, była wojna o znaczki w 1938 roku, ale chodziło chyba głównie o to, że poprzez tę pocztę, poprzez te kontakty, Polska miała właśnie, ten, dzięki dostępowi do morza, kontakt z krajami zamorskimi, że to dawało Polsce moż, ogromne możliwości rozwoju i to może było tą kością niezgody, to co Niemcom nie odpowiadało. Być może, czyli ja osobiście patrzę na to troszeczkę z innej perspektywy. Sam fakt, że Polska miała tak szerokie, przynajmniej w teorii, bo, bo w praktyce bywało z tym różnie, ale jednak miała tak szerokie uprawnienia, że to wolne miasto Gdańsk było włączone do strefy celnej Polski. To właśnie były te, byli, byli Polacy, były urzędy polskie, były polskie szkoły, harcerze, działacze i, i chociaż oczywiście Polacy byli tutaj mniejszością, bo najnowsze badania wskazują, że no nie przekraczali 10% tak, w wolnym mieście Gdańsku. Gdańsk był miastem był miastem niemieckim, gdzie, gdzie oczywiście uprawnienia gospodarcze, celne, etc. były duże dla Polski, ale było to miasto niemieckie i mm, no przede wszystkim Polsk, poczta, poczta polska w Gdańsku, była takim jak jaskrawym symbolem tej obecności Polski na miejscu, które dla nacjonalistów gdańskich, później nazistów miejscowych, no była są wokół, tak? Jesteśmy w przededniu wybuchu II wojny światowej. Pracownicy poczty to często są byli, czy wojskowi zawodowcy. Większość z nich zresztą w ogóle przeszła odpowiednie szkolenia wojskowe i zaczynają się zbroić. Tak, ponieważ musimy sobie zdać sprawę, że dzisiaj, oczywiście, patrzymy na te wszystkie wydarzenia jaką taką um, układankę, że tak powiem, pewien ciąg chronologiczno-przyczynowo-skutkowy. Um, trzeba pamiętać, że to, czy wybuchnie konflikt, ja mówię już o 1939 roku, o wiośnie, o lecie, tak naprawdę, tutaj na miejscu, w Gdańsku, pytanie zasadne nie było czy ten konflikt wybuchnie, tylko pytanie, kiedy, jak, kto będzie tą stroną inicjującą e, kon, agresję i e, jaki z tego będzie skutek, to znaczy, czy to będzie tylko miejscowy pucz sił gdańskich, mający na celu włączenie Gdańska do, do, do Prus Wschodnich, do, do Niemiec, tak? E, czy, czy może przeobrażenie się w konflikt szerszy między metropoliami, nazwijmy to, czyli między Polską a Niemcami. No po Kłajpedzie, po wcześniejszym Monachium, czyli po tym wszystkim, co się działo z zawrotną szybkością od października 38 roku, czyli gwałtowne ochłodzenie stosunków między Warszawą i Berlinem i, i równia pochyła w kierunku właśnie konfliktu. Było jasne, że ten Gdańsk będzie za chwilę kolejnym punktem zapalnym i tak też się stało. A to, co pani wspomniała, że pocztowcy byli po przeszkoleniu wojskowym i zaczęli się przygotować, zbroić do, do tego... No, do tych napięć, powiedzmy tak eufemistycznie, które wiadomo było, że będą się nasilać, to też warto dodać, że w ogóle służba w Wolnym Mieście Gdańsku, czy było się pocztowcem, czy było się nauczycielem, czy było urzędnikiem, czy, czy innym Polakiem tutaj przesłanym na przykład z centralnej Polski, to wybierano naprawdę ideowo pewnych ludzi yy, o, o nienagannych zazwyczaj życiorysach, o dobrym przeszkoleniu właśnie jako rezerwistów wojska, bo było jasne, że tutaj służba wymaga... Wymaga nie tylko dużej odwagi, ale też po prostu dużego poświęcenia. W, w Urzędzie Porty Polskiej przy z plac było niezbędne uzbrojenie, pistolety, karabiny, karabiny maszynowe, granaty, amunicja, materiały wybuchowe też, też były. Znaczy, bardzo poważnie traktowano tę możliwość ataku. Tak, bo jak wspomniałem, y o ile w Warszawie być może część kręgów, czy to polityków, czy to wojskowych może jeszcze dywagowało na ile, jak ta sprawa się rozwinie, o tyle na przykład raporty coraz bardziej alarmujące tutaj z Wolnego Miasta Gdańska, polskiego wywiadu miejscowych Polaków, także no jednoznacznie, że, e, że to odosobnione reduty, odosobnione bastiony polskości, polskie urzędy, szkoły, kolonie na przykład o, osiedla, e, no, no, były wystawione na, jeżeli chodzi o liczebną przewagę, to bo wiadomo kto ma tą przewagę. Z tym uzbrojeniem to też powiem, że to jest jedna z tych zagadek. Tak naprawdę do końca nie jesteśmy pewni, czym dysponowali obrońcy. Faktem jest, że ta broń, no, w teorii nielegalna, tam się znalazła. To znaczy, już od marca 1939 roku został przesłany tutaj Konrad Guderski, podporucznik, przedstawiał się tylko jako Konrad, który miał zadanie właśnie przygotować Urząd Pol Polski na hewelius plac do ewentualnej obrony, bo też było jasne, że ten urząd pocztowy, największy, bo jeden z trzech, no, no będzie miejscem tego ataku prędzej czy później, jeżeli dojdzie do, do konfliktu, a też z drugiej strony ten budynek był też, no miał pewne cechy, które sprzyjał tej obronie. To był były wojskowy pruski lazaret z połowy XIX wieku, grube ściany, naokoło było duże ogrodzenie, były piwnice, były piętra, także no, na pewno nadawał się lepiej do ewentualnej obrony, no co wiemy, że tak się też stało niż, niż inne, niż szereg innych budynków położonych w mieście. Strzały padły mniej więcej w tym samym czasie, gdy atakował Schleswig-Holstein na Westerplatte. Major Sucharski też zresztą spodziewał się tego ataku. Funkcjonariusze Poczty Gdańskiej już nocowali w budynku wówczas tej nocy. A zaatakowano, no też właśnie nad ranem. Byli to Niemcy i przypuścili ten atak, nie zdając sobie sprawy, że on będzie tak trudny. Tak, to znaczy, jeżeli chodzi o te dyżury nocne, to faktycznie one zostało wprowadzone już, już w marcu 1939 roku na. Na omawianym przez nas urzędzie pocztowym. W przededniu wybuchu wojny wszystkie kobiety, które tam pełniły służbę zostały odesłane. Zostały tylko tak naprawdę dwie, to znaczy dozorczyni i, i, i wychowanica dozorca, jakby budynku, więc jakby nie pracownicy poczty bezpośrednio ile tam do, do, rodzina dozorcy. Z dokumentów, do których ja akurat dotarłem przed kilkoma laty, wynika, że Strona tutaj gdańska, to byli gdańscy funkcjonariusze policji, SS, także SA, wspierani zresztą profesjonalnymi także policjantami z Berlina, specjalnie przesłanymi w tym celu. Spodziewali się oczywiście oporu, natomiast spodziewali się, że ten opór nie będzie aż tak, znaczy zostali zaskoczeni. Z tych dokumentów wynika, że na przykład nacisk położono w tym samym momencie na przykład na atak na budynek dawnej dyrekcji okręgowej kolei polskiej. To jest Troszeczkę dalej położone w Gdańsku. Natomiast nie spodziewano się, nies, niespodziewano się takiego, takich problemów i takich strat też ostatecznie. I to też tym, tym można też wytłumaczyć, że w późniejszym okresie z taką zaciekłością ta potem się zemścili tak, na obrońcach. To już mówię o ich procesie i ich oczywiście. To za, tak, to za chwilę do tego wrócimy. Po stronie tej niemieckiej policji gdańskiej było 180 funkcjonariuszy, obrońców poczty było 58. Вот так. Tak, to znaczy z tej liczby 180, to warto dodać, że do bezpośredniego ataku, czy, czy też jako odwód, to było 150 policjantów, esesmanów, esamanów, natomiast pozostała 30 na, utworzyła kordon, zamknęła ulicę w pobliżu. No tak, ale łącznie 180, 180 osób było zaangażowanych w atak, przynajmniej w tym pierwszym etapie, podczas pierwszego porannego ataku. W samym budynku poczty na tą chwilę mówimy o 58 osobach, chociaż tak jak dodam od siebie że tam są pewne Pewne problemy z tą konkretną liczbą, ponieważ tam są pewne dywagacje wobec jednych czy dwóch osób, ale yy, no, na tą chwilę mówimy o 58 osobach, bo dodam, że dzisiaj, kilkadziesiąt lat po tym, po tym fakcie, my wciąż wiele nie wiemy. Yy, to, I to dotyczy nie tylko tej ostatecznej liczby obrońców, chociaż wydaje się, że raczej już będziemy mówili o 58, no, ale także chodzi na przykład o kwestię, kim, był ty, kim byli ci obrońcy, bo do dzisiaj są dwie ofiary, na przykład niezidentyfikowane. Mówimy o dwóch Polakach, którzy, y, którzy spłynęli żywcem podczas podpadania budynku już w końcowej fazie obrony y, i chciał, nie udało się zidentyfikować do dzisiaj. No nie, nie udało się wtedy, a dzisiaj wobec braku materiałów do dzisiaj nie wiemy, kim było dwóch z bohaterów obrońców Poczty Polskiej. Ta obrona trwała jakiś czas dłużej, niż Niemcy się tego spodziewali. Zginął ten dowódca, tak, Guderski, uh -huh. który został specjalnie powołany do tego, aby kierować się tą akcją, ale nie, nie, roz, no, nie rozproszyli się wtedy. nie y tak jak wspomniałem, po pierwsze to byli wybrani ludzie. To byli ideowo pewni Polacy, przeszkoleni wojskowo w zdecydowanej większości, świadomi, że są na, na bardzo ważnym miejscu i na posterunku. I oczywiście dzisiaj czasem podnoszą się głosy, czy sens tej obrony, czy był sens tej obrony, tak? Bo z punktu widzenia wojskowego, no cóż, no, odosobniona wyspa atakowana przez przywaszające siły wroga. Spodziewamy się dzisiaj, że raczej dowódcy doskonale. Znaczy, no chyba właśnie, nie Czy oni liczyli że... na pomoc, czy nie? Czy, jak To, to było? jest jedna z kolejnych pytań. To znaczy, pewne tropy dzisiaj pozwalają nam jednak przechylać szale decyzji w tym kierunku, że jednak, przynajmniej ci dowódcy, tak, Guderski i Flisykowski, prawdopodobnie, mm, wszystko wskazuje, że prawdopodobnie wiedzieli, że nie będzie tej odsieczki, że, że Polski Korpus Interwencyjny nie wkroczy, czy oddziału na przykład Marynarki Polskiej. Natomiast dla mnie osobiście to jest rzecz tak naprawdę trochę wtórna. To znaczy, bo tak naprawdę na obronę Poczty Polskiej, moim zdaniem, jestem zresztą tym przekonany, powinniśmy patrzeć, jeżeli o sens tej obrony mówimy, czy pytamy, mhm. przede wszystkim z punktu widzenia y, politycznego, y, propagandowo-politycznego, a nie stricte wojskowego, bo dopiero wtedy uświadamiamy sobie, że to, ta manifestacja, tak, zbrojne. Postawienie oporu przeciw, e, przeciw agresji niemieckiej e, był bardzo ważny w tych realiach. E, zresztą to, to nie było nic nowego. Już od połowy lat 30. E, pol, strona polska liczyła się z tym, że trzeba będzie wobec coraz bardziej rosnących antagonizmów polsko-niemieckich, właśnie w, też w Gdańsku i, i pewnych ruchów e, strony tutaj miejscowych nazistów, że trzeba będzie ten opór dać. I, i od początku podkreślano, że jest to Przede wszystkim ważne z punktu widzenia polityczno-propagandowego. My też dzisiaj przyjmujemy taką pozycję z prezentyzmu, że no cóż, ale wiadomo było, że Niemcy nie będą szanowali konwencji genewskiej, że będą tak inaczej traktować obrońców. My to dzisiaj wiemy. A należy pamiętać, że wtedy przynajmniej część Polaków miała, obrońców Polaków, miała prawo sądzić, że konflikt, który wybuchnie, jeżeli przerodzi się w wojnę, to jednak no pewne prawidła wojny będą przestrzegane. No, mieliśmy tego pecha, mówię jakkolwiek to brzmi, że pierwsi jako naród przekonaliśmy się, że no cóż, że ta wojna będzie całkowicie się różniła od wszystkich poprzednich i pod względem brutalności, agresji i no, łamania prawa będzie bezprecedensowa. No cóż, obrońcom Poczty polskiej udało się niestety przekonać o tym jako, jako, jako jednym z pierwszych. Jako jednym z pierwszych, bo dostali się do niewoli. Znaczy po wyjściu z, z, z białymi flagami też jeszcze rozstrzelano, tak? Naczelnika i zastępcę, pomimo tego, że mieli jakieś tam białe, Proporcje w ręku. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, dopiero kiedyś tam, nie wiem, po dwóch dniach dopuszczono personel Czerwonego Krzyża, aby zajął się rannymi. Także oni się znaleźli część do część w niewoli. I co mhm. było dalej? To znaczy tak, faktycznie dr Jan Michoń, który pierwszy wyszedł z białą flagą, z białym koszulą, różne relacje, został zastrzelony. Druga osoba, która wyszła, Józef Wąsik, został spalony żywcem. Podczas tego zamieszania, podczas kapitulacji, sześciu osobom udało się uciec. Znaczy, podjęli próbę ucieczki o tyle udano, że faktycznie udało im się nie, nie dostać się w tym momencie do niewoli. Z tej szóstki dwóch niestety w ciągu dwóch dni złapano, czterem ostatecznie udało się uciec, ukryć i oni przeżyli wojnę. To jest osobny temat. Faktycznie ta pomoc sanitariuszy, medyków nie została, czyli znaczy nie wszystkim została od razu udzielona, na pewno nie wszystkim potrzebującym. Byli przetrzymywani w podziemiach prezydium policji, tam byli przesłuchiwani, torturowani, e, znaczy bardzo brutalnie przesłuchiwani, później trzymani w kazamatach, część faktycznie później trafiła już do, do, do szpitali. E, z tych obrońców, a także tych osób cywilnych, które tam miały miejsce, łącznie sześć osób w kolejnych tygodniach, dniach zmarło w wyniku odniesionych ran. Mówimy tutaj o pożarze, który wybuchł po... Podpaleniu budynku przez, przez atakujących w końcowym akcie obrony, walk, przepraszam. No i tutaj dochodzimy do tej zbrodni sądowej, która, mm. która dzisiaj jest akurat, ona była jako jedna z pierwszych bardzo dobrze opisana i zbadana. Ten wyrok, wyrok śmierci, który został na nich podpisany, a wykonany, te sprawy się odbyły jakby w dwóch turach, a wykonany wyrok został rankiem 5 października 1939 roku na, na polach dzisiejszej zaspy, no był zbrodnią sądową takim. Kuriozum pod wieloma względami, bo to nawet łamał, wydanie, wydanie tego wyroku nawet łamało prawo ustawione przez, przez napastników, przez, przez prawo niemieckie, przez agresora. Um, tutaj można by mówić wiele przyczyn, dlaczego to było bezprawne. To zostało już dość dobrze opisane, więc może nie ma sensu o tym mówić. No ale. No ale dopiero w latach 90. tak naprawdę w pełni podjęto próbę, czy udano jakby rehabilitacji tych osób, chociaż próby były podejmowane w sądach niemieckich już od latach 60. I proszę Państwa, mamy też pamięć o tych bohaterach. Upamiętniono obrońców Budynku Poczty Polskiej przy Hewelius Plac w 1939 roku. My już kończymy naszą rozmowę, ale ja Państwa bardzo gorąco zachęcam, aby będąc w Gdańsku odwiedzić muzeum, które mieści się w gmachu Poczty, tam zgromadzono pamiątki, tam można pogłębić swoją wiedzę na temat omawianych dziś przez nas wydarzeń historycznych. Gościem programu był pan dr Jan Daniluk, z Muzeum Sapotu. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za to spotkanie. Dziękuję.